Siemanko. Pozdrowienia z Włoch. Z Sorrento, czyli z miasta cytryn. Miasta... I dlatego dzisiaj się ubrałam na cytrynę. Dokładnie, ale wygląda jak cytryna. Ja bo to trochę taka biała cytryna, ale... Nie no. Dobra, może tak się tylko wydaje. Ale cytryna właśnie nie jest coś biało-żółta. Żółta na zewnątrz, biała w środku. No, to ale z cytryna jakby co. No i zaczynamy sobie lekkie zwiedzanko. Mieliśmy lecieć od razu do Positano, tam gdzie mamy wynajęty hotel. Mój urodzinowy prezent, który dostałem pół roku temu. Apartament. Tak, z pięknym widokiem. I wiecie co wam powiem, że naprawdę dzisiaj rano jak wstaliśmy, to się załamaliśmy. Pół roku na to czekaliśmy, pół roku była rezerwacja zrobiona. A od rana tak lało po prostu, były takie... Wczoraj wieczorem już zaczęły się ulewy. Ale słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, bo to był jedyny nocleg, jaki mieliśmy zarezerwowany wcześniej. Tak. I słuchajcie, i akurat na ten czas, kiedy mieliśmy zarezerwowany ten nocleg, pokazywał złą pogodę. Tak, bo niby jakiś tam sztorm huragan uderzył jakiś we Włochy akurat i... Ale całe szczęście po drodze pogoda się zrobiła, teraz jest tak w miarę okej. Okay. Także miejmy nadzieję, że będzie super. Super, bo nie jest bardzo upalnie, no ale nie ma takiego słońca, no ale dobra. Najważniejsze, że nie pada, bo rano po prostu byliśmy załamani. I to tam naprawdę jest bardzo drogie, bo Positano jest bardzo drogim miejscem. Było bardzo szybko, długi czas czekaliśmy na to. Jedno z najdroższych w ogóle miejsc we Włoszech, wydaje mi się, Positano. No. Ogólnie w jedno z najdroższych w Europie. No, także na razie jest dobrze. A tak w ogóle, to jest właśnie miejsce, skąd pochodzi limoncello. Będziemy się spróbować limoncello. I już znaleźć drzewa cytrynowe. O, patrzcie. Tutaj rosną pomarańczki na drzewie. A tu możecie zobaczyć masę pamiątek właśnie związanych z cytrynkami. Znajdź trzy różnice. Cyk, cyk, cyk. O, teraz się wtopiłaś tu, mala. Znaczy w tu, w otoczenie. Ja specjalnie się tak ubrałam. Jak kupowałam te skin, to już widziałam, że tutaj nałożę. Ładnie wygląda pizza. Dobra, idziemy w stronę plaży. Tam jest jedno takie piękne miejsce, które chcę wam pokazać. Które jest wizytówką w ogóle tego miasta. Jest na wszystkich zdjęciach. Byłem we Włoszech parę razy, ale akurat tak się złożyło, że ani w Sorrento, ani tutaj, ani w, znaczy tu w Sorrento, ani w Positano, ani w ogóle na tym wybrzeżu, ani raz nie byłem. Także świetnie. Kolejne nowe miejsce. Ja po prostu wiedziałam, że Piotrek o tym marzył. Dlatego zarazował ten. Wiecie, co mi zostało po Indiach? Nie no, ładnie, fajnie, żeby tylko ta pogoda dopisała, być naprawdę świetny wypad. Na razie jest super. Na razie jest świetny. We czwartek ma być super w ogóle, bo takie są prognozy, a jutro musi być pięknie, bo jutro mamy zarezerwowaną, o 12 mamy zarezerwowany lunch w takiej pięknej restauracji z widokiem. Ja to słuchajcie, naprawdę rezerwowałam kilka miesięcy temu, oczywiście wszystkie namiary na pół roku temu, no, urodziny. Kilka miesięcy, a to no, było w sumie pół roku, dokładnie pół roku nawet, minęło. Nawet więcej, bo to było przecież początek lutego. Więc podamy wam na pewno wszystkie namiary, jeśli się okaże, że będzie super. I no mam nadzieję, że tak będzie. Ładnie tak. O, tu rosną cytrynki. Aha, to nieprawdziwe. Ja chciałam takie duże cytrynki. Te były akurat plastikowe. Ale rosną, rosną. Tu musi być jakiś niezły widok. Dużo ludzi to przyciągnęło. Zaraz wam pokażemy. Ale to nie jest tu, gdzie mieliśmy iść. Zdecydowanie. Zdecydowanie musimy iść gdzieś indziej. Co tu ciekawego? No to jest ten widoczek na te ładne parasole. To tutaj? No, ale nie. Jakoś tak, tak, to jest na to. Na pewno nie tu. Otwórz to zdjęcie. Nie, nie otworzę teraz, bo nie znajdę. Ale jakaś taka woda zamulona się wydaje. To jest w ogóle czarny piasek.
Jak wulkaniczne. Może tak to jest. Fajne, że wszędzie te cytryny są. Tutaj limoncello. Będziemy musieli sobie gdzieś spróbować. Co jest, cytrynko? No, musimy się gdzieś napić limoncello, chociaż spróbować sobie. Jeszcze musimy zjeść te lody, takie sorbet cytrynowy. Tak, sorbet cytrynowy podawany w cytrynie. Okej. Okay. Ale ładny sklep. Z 1905 roku. To jest właśnie sklep, gdzie robią limoncello. Przemyślę do podręcznego bagażu. No. Jaki to jest? A może to i to. Spróbujemy lokalnego wyrobu. Jo, patrzcie, czy nie było, tylko tyle. Dobra, dobra, no. Ale ja bym wolał się limoncello spróbować. Wszędzie coś kolorowego, coś ciekawego. Makarony, oliwki. Trafiliśmy gdzieś na jakąś uliczkę. To jest ta? O, właśnie. W tej lodziarni szukaliśmy. Tak, to ta? No, to jest jakaś taka stara lodziarnia, jak no to dawaj, wbijamy. Chciałem spróbować tego sorbetu cytrynowego. Aha, bo to z drugiej strony się wchodzi, tak, właśnie. Ale stara. Nie, tu możecie zobaczyć, co mają ciekawego. I co? No nic, zabierzemy. No tak, tu wszędzie zdjęcia z jakimiś gwiazdami, które odwiedzały to miejsce. O, widać, że trochę lat minęło. O, sorry. Dobra, co bierzemy? No, chcemy te lody w tej tak. cytrynie, ale wiesz, jak tylko to weźmiemy. Tak to wygląda. Sławne miejsce. Duże ceny. Za takiego loda trzeba było zapłacić 10 euro. Jest kolejne sławne miejsce tutaj. Dzień od restauracji, którą dostaliśmy z polecenia. To się Blue Water. Możecie zobaczyć, ile jest ludzi. Bardzo dużo świadczy o miejscu. No i we włoskim stylu, jak carbonara. Ale ma właśnie gnocchi sorrentino. Ja bym już więcej tego nie zamówiła. Nie, że jest złe, ale to nie są moje smaki. A moja carbonara pyszna. Pamiętajcie, że jak tu przyjeżdżacie, są tu bardzo wąskie uliczki i zawsze są korki. No i patrzcie teraz. No, właśnie o tym mówię. Bardzo wąsko.
i dojechaliśmy. Popatrzcie, to jest widok z parkingu. No i tak wygląda nasz pokoik. Ile w sumie daliśmy za niego? Z parkingiem w sumie dałaś ty. No. 336 euro, ale to jest ogólnie bardzo dobra cena, jak no, na Positano. Bo pół roku temu było rezerwowane. Było pół roku temu rezerwowane i tutaj parking naprawdę takiego nie małego telewizora nie widziałem jeszcze. Ej, patrzcie. Wiecie, to nie są warunki. On jest prawie wielkości dłoni. Ale, no ale wiecie, ale teraz na przykład, jakbyście chcieli zarezerwować takie coś, to po pierwsze, bardzo ciężko było znaleźć, a po drugie, bardzo drogo. No. Ale patrzcie to, otwieramy sobie tylko drzwi na balkon. Zaraz tu będzie leżał ten aperolek. Wstajemy rano i budzimy się z takim widokiem. Przez kolejne dwa dni. Super. Petarda. Wcześniej w takim podobnym miasteczku, nie wiem kto z was był, byłem tam akurat z Dawidem, się nazywa Cinque Terre, to jest pięć miasteczek obok siebie. Też właśnie są wybudowane, gdzieś na taki wzór właśnie na górach. Też bardzo, bardzo ładnie, no ale wiadomo, tu to jest dużo większe. No i tu jest jedno, a tam jest pięć obok siebie, takie malutkie, co tam się tylko pociągiem przejeżdża od jednego do drugiego. Świetnie to wygląda, a jak się ściemni, to już w ogóle będzie robił robotę. O. Zaczynamy urodziny. Oczywiście nie zakładajcie mi rzeczy, bo miałem 28 lutego. To jest mój prezent urodzinowy po prostu. Jedna z części, żeby nie było, że ja nic nie dałam w lutym. Dała, dała. Nie no, przecież dałam. No, ale zaprosiłam nie, Piotrka na randkę ale nie musimy mówić, co mi dałaś. Fajny, dam, fajny czas. Dobra, chodź, zrobimy ten fajny. Dała mi. Wiecie, dała mi, dała. Nie będę mówił, co mi dała, bo mi dała. A, musimy sobie zrobić takie do rolki. Także wbijajcie nasze Instagramy, bo tam możecie fajne rzeczy zobaczyć. No i się ciemno robi. Popatrzcie, jak teraz wygląda. Jest tak ładnie, że nam się nie chce nigdzie ruszać, jak na razie. No i zaczynamy zwiedzanie pięknego Positano. Jesteśmy zachwyceni. Teraz idziemy na dół, tam gdzie jest plaża. Jest już prawie 12:30, a wychodzimy ze względu na to dopiero teraz, że po prostu rano co chwilę padało. No, były chmury, były takie chmury. Niepewne. Nie, nie było tak, jak powinno być, żebyśmy wam to pokazali przede wszystkim. Dlatego woleliśmy przeczekać. I teraz idziemy, zanim dojdzie na dół, ma się rozpogodzić. Wiecie, chcę wam tylko jedną rzecz powiedzieć, taką unpopular opinion, bo w większości czytałam i dużo osób mi to też pisało, że Positano jest drogie, przereklamowane, że lepiej tutaj nie zostawać, tylko sobie przyjechać, a ja uważam wprost przeciwnie, że widok z okna na to miasteczko jest mega warty i uważam, że fajnie jest mieć jednak z widokiem pokój, apartament, nie wiem, nocleg, bo to jest zupełnie co innego. Wieczorem się kładziesz, patrzysz sobie na to wszystko, później rano wstajesz, otwierasz okno i masz taki widok. Ja wiem, że to jest droższe, ale myślę, że warte swojej ceny. Tak. Zgadzasz się?
Myślę, że tak. Bo ja za to nie płaciłem. No wiem, ale... O, nie, ja powiem tak. Dla mnie opłacało się. No. Opłacało się ale coś. Ogólnie co myślisz? No bo... No nie, no wiadomo, no. Przyjechać i tylko na to popatrzeć w ciągu dnia. Fajnie no tak, ale, to, ale myślę, że wystarczy zostać tu noc albo dwie, bo jednak... Przez tydzień, no wiecie, no, po dwóch dniach w końcu ten widok się znudzi, jasne, no nie ma co ukrywać. A poza tym tu nie ma co robić tyle czasu, to jasne. No. Aczkolwiek też... Ale jest pięknie, naprawdę jest pięknie. Ale już dobra, będziemy to wszystko pokazywać. Dokładnie tak. Ej, musimy się w końcu napić tej limoncello. Może dzisiaj wieczorem się uda. Tak, dzisiaj musimy. I tu jest też taki, jak jest Aperol Spritz, albo Spritz, nie wiem, no, jak się mówi. To tu jest limoncello. To tutaj jest, tak, właśnie taki cytrynkowy. Popatrzcie to. Czy to nie jest cudowny widok? Wszędzie tutaj takie wąskie uliczki prowadzą. Ale możecie zobaczyć, są zaznaczone też miejsca, gdzie sobie można przeciąć do plaży. Co za paparazzi? Schodki, schodki, jeszcze raz schodki. Na pewno spalicie tutaj wszystkie kalorie, które wiecie, pizzy tak. I makarona. Zdecydowanie tak. W dół się fajnie schodzi, gorzej będzie później wracać. Misję mamy taką, wiadomo, tutaj samochodem jeździć jest głupota dodana, tutaj nie ma gdzie parkować. Jak dojeżdżaliśmy do miasta, to już widzieliśmy parę kilometrów stąd, jak samochody stały po prostu. Także ludzie sobie niezłą wyprawę robili do miasta. Musimy gdzieś znaleźć miejsce, gdzie wynajmiemy sobie skuterek. I po prostu chcemy sobie to wybrzeże tej Amalfi przyjechać skuterkiem. Trochę dzisiaj, bo za chwilę ma się naprawdę zrobić świetna słoneczna pogoda. Trochę jutro. Jutro rano, wiecie, musimy zrobić check-out, a później możemy jechać jeszcze trochę pozwiedzać. Na jutro wieczorem musimy być na Sycylii. Mamy tam jeszcze 7 godzin, żeby dojechać. Ale to żaden problem, damy radę. Ważne, żebyśmy tutaj zobaczyli coś pięknego. Także z wybrzeża Amalfi zrobimy dla was 2 świetne odcinki. Ten będzie pierwszy, kolejny będzie też niesamowity, także serdecznie polecam. Będziecie oglądać. Ale dużo fajnych miejsc zobaczyliśmy podczas tej podróży po Europie. Wiem, że wyświetlenia są jakie są, ale tu ludzi Europa tak średnio interesuje na kanałach podróżniczych. Ale już za niedługo po rejsie rozpoczyna się Bliski Wschód. Znaczy jeszcze wyczuję Turcja, a później Bliski Wschód. Wtedy zacznie się prawdziwa podróż. Teraz są wakacje. Drogi, w sumie na dole już z parking i patrzcie, jaka stacja benzynowa. I paliwo wcale nie dużo droższe. Jakieś 10 centów tylko niż jak tankowałem ostatnio. Ja myślę, że naprawdę jak podróżuję po Włoszech, Pozitano i to w ogóle całe wybrzeże jest bardzo warte tego, żeby zobaczyć. Chciałem teraz znaleźć restaurację, w której mieliśmy zrobioną rezerwację na dzisiaj. O, na 13. Z pięknym widokiem. Może tak, trzeba zejść troszkę niżej. Wczoraj jak latałem dronem wieczorem, to tutaj w tym hotelu białym na samej górze jest taki wielki basen. No i tu jest nasza urodzinowa randka. Ala zamówiła stolik z takim widokiem. A restauracja się nazywa Ristorante Bruno. Tak. Powiem ci, że ceny myślałam, że będą dużo, dużo wyższe. Naprawdę nie sprawdzałam tego wcześniej. Uważam, że to jest świetna cena. Po ile pasta na przykład? 16 euro to jest normalnie cena jak. No bo wczoraj płaciliśmy w tamtej restauracji, ale 13 no, chyba. No właśnie, więc. No. A tutaj jednak jest widok, nie?
No, idziemy właśnie na plażę zobaczyć. Super się wypogodziło, tak jak zapowiadali. Ale to dobrze wygląda. No i moi drodzy, dochodzimy na plażę. Dobra, ale tutaj już widać. Przed chwilą rozmawialiśmy z Alą, że nie widać tych tłumów tutaj za bardzo, o czym ludzie pisali, ale na plaży już widać. No ale też sprawa wygląda tak, że przed chwilą dopiero wyszło słońce, no i pewnie wszyscy przyszli. No i tutaj publiczna plaża, prywatna, puściutka. No i macie tutaj czarny piasek. Ale pierwszy raz widzi czarny piasek. Nie, widziałam już, ale na plaży z czarnym piaskiem są pierwszy raz. Czarny piasek i kamienie. Ale woda jest naprawdę czysta i fajna. Tutaj możecie zobaczyć ceny za statek, jakbyście się chcieli przepłynąć, na przykład Positano Carpi 125, nie wiem co to jest to AR później, ale Positano Sorrento Marfil. Jakby ktoś planował się przepłynąć. Positano to malownicza miejscowość, gdzie jasne domy przytulają się do stromych zboczy gór i schodzą ku lazurowym falom Morza Tyreńskiego. Positano słynie z architektury, która zachwyca swoją prostotą i harmonią z otoczeniem. Myślę, że to Positano jest tylko takie fajne. Pamiętajcie, że jak później musicie wrócić gdzieś, fajnie się schodzi na dół, ale gorzej się wraca do góry. Schody i jeszcze raz schody. Tak, dla mnie tam luzik, ale jak ktoś ma słabszą kondycję, no to powiem wam, że nie jeden tu naprawdę się już spocił, jak nas ktoś wymijał, albo my kogoś, albo jak się jest. Nie spociłam, ale się zmęczyłam. Tak. Widziałem właśnie wynajem skuter, trzymajcie kciuki. Jezu, jak to też aperolet, proseczko za no. 5, to nie jest zła cena, naprawdę. No to jest dobra cena. Fajniej niż w Polsce. Oby były jakieś do wynajęcia jeszcze. Cena podobno 70 euro za dzień, ale nie mamy wyjścia. Jeszcze wiem, 100 euro za jeden dzień. Wiecie co? To nie jest cebula. Żeby jakieś dzień odebrał. Nie, no ale bez przesady. Ale 100 euro to, żeby sobie skuterkiem pojeździć. 30 zł za skuter. Będziemy jeździć autobusami. No tak, na przejść na autobus i tyle. Są takie lokalne busy. No i takie po prostu pojedziemy dalej, tylko musimy iść najpierw do domu. Podładować sprzęt trochę. Przeszliśmy jeszcze dwie inne wypożyczalnie. Niestety też nie ma. I wracamy z kapcia do domu. Ale idziemy się przebrać. Bierzemy autobus i jedziemy do miejscowości Amalfi. Dokładnie tak. Ale to jest dla was też taka porada, jakbyście wypożyczali skuter, chcecie chcieli, to może lepiej wcześniej na przykład. Zarezerwować zdecydowanie. Bo my nie jesteśmy w jakimś takim bardzo, bardzo jeszcze popularnym sezonie, bo to już jest raczej schyłek, nie? Końcówka sierpnia. No, także szkoda, ale jeszcze mamy taki plan, że może dojedziemy do Amalfi, to tam. To tam wynajmiemy, tak. Tam wynajmiemy i jutro tam oddamy, bo to i tak mamy po drodze. To jest kozak auto.
Wczoraj widzieliśmy, jak w czwórkę jechali tym samochodem. No i powiem wam, że no, na pewno nie mieli lekko się zmieścić tutaj. Ale z chęcią bym tym pojeździł. Jeszcze dach otwierany ma. To by było bardzo klimatyczne. Akurat w tym miejscu sobie pojeździć. Stary Fiat 500. A tutaj po tuningu. No i dobra, odcinek z Positano. Kończymy. Po prostu w kolejnym przejdziemy do kolejnej miejscowości, żeby wam pokazać coś fajnego, coś nowego. A później ruszamy w stronę Sycylii. Na Sycylii spędzimy 2 dni, a następnie wsiadamy na statek i płyniemy na rejs. Także oglądajcie na bieżąco, pamiętajcie, żeby nie ominąć żadnego odcinka. Dajcie znać, jak wam się podobało, jak wam się Positano podoba, bo my jesteśmy totalnie zachwyceni. Pięknie. A jeśli wam się podoba ta nowa koszulka, to wbijajcie na Extreme Hobby. Dużo nowych kolorów, dodatkowo czapki są fajne, bluzy, sprzęt sportowy i dużo, dużo więcej. Pozdrawiam.